That you? He's... What's wrong? Ah, yes. You're still breathing. No. Kam jeden. Zamiast tego nożu to rzucenie odzyskaliśmy. Teraz... gdzie? A, tu. Stówek mogliby dawać, a nie daje się 50. Ale wybredy nie będę. Tu się ma Matrix. No, masakra w takich upach, to uff. Dobra. Kuro mamy. Dobra. Cięć asasyna zdobyta. Elegancko. No, ja tu już uciekam po prostu. Jest lepiej dzisiaj, bo jest jakiś tam wiaterek. Ale... uff. Masakra. Dajcie mi chwilę, płynów wleję. Dobra, a coś do sklepu nam wleciało, czyli mamy ponad 22 tysiące chyba. Elegancką. Nie ma to jak dobry sprajcik. Dobra, zobaczmy jeszcze naszym orlim wzrokiem. Coś tu jeszcze się nie kryje. Nic nie widzę, żeby się kryło. No, tu nic więcej nie ma, dobra. No dobra. Jak tam u was ludziska, kurde, jak tam wytrzymujecie te niesamowite temperatury? Tak. Chyba tak. Nie wiem, czy na tej wieży czasami nie ma. To mogłoby być trafnym. Ja nie wiem, nie wiem. Może macie różnego rodzaju sposoby na to, żeby się schłodzić albo coś. Masakracja. Jakaś porządna burza, kurde. By się zdała z dobrą ulewą. O,
tak, to... Lipa. Mówię, na kurde, nawet się nie chce siedzieć, żeby grać człowiek. What? Co to było, to ja nie wiem. Okej. Było ciekawe. Lodówkę za mało. Mówisz, że chowasz się w lodówce, tak? Dobrze. Dwa metry przed oknem pierdzielną, to ja podziękuję za taką burzę. Chociaż ci pierdzielną piorun, nie? A kurde, u mnie nic, nie? Zero piorunów, zero deszczu. Ma Sahara po prostu, nie? Istna. No dobra, zrobię sobie to kurierskie wyzwanie. Jeszcze nie było. To lipa, jak deszczu nie było. No, no, anomalie pogodowe. Także... Właśnie z braku deszczu. Dostarczyliście do kaplicy po drugiej stronie miasta, nim rozpocznie się ceremonia ślubna. Okej. Mamy tutaj za list, poczytajmy go. Drogi Vincente, mam w ręku dowód potwierdzający nasze najgorsze przypuszczenia. Twa córka wychodzi za mąż za oszusta, choć Leon mieni... Chciałem być Welflem, to w rzeczywistości jest Florentrzykiem. Dlatego kolejny dowód, że ci łgarze i oszuści usiłują przeniknąć do naszych sfer rządzących i zagarnąć tę miastkę niezależności, jaką się cieszymy. Jeśli wieść ta wzburzyła twą krew, tak jak stało się z moją, wtedy powiadam ci, rzucimy go z Torregrossa i niech wieść o tym dotrze do Florencji. Wierny przyjaciel. Ramondo, PS, skoro już przejrzałeś tę bezczelność, pamiętaj, że syn mój doszedł już do lat sprawnych, może uznasz go za lepszego kandydata do ręki twojej córki. No, spoko. kto wie. Daleko w ogóle? Kawałek. Damy radę. Właśnie, jak z kurtami pójdę. Jollo. No, puszczę się Ezio. Dobra, punkt kontrolny. Tu mamy skarb jeszcze blisko. No ale mówię, nie, deszczyk na pewno by się przydał. Nie, to jeszcze jest skończony, stary. What the? Supermanem byłem przez moment. Ładnie, ale co to było, to ja nie wiem. Dobra. Just last month of Visconti bought 300. No, żeby tutaj przyjacielu. Bity na Amen i do widzenia. Ja
Pamiętajcie, każdy florent się liczy. Dobra. Tu były jedne kurierskie, tu jest kolejne kurierskie, ale spoko. Tam jeszcze mamy stronę kodeksu. Co tu w ogóle ma? Nic nie ma. Uuu, Budzygan, nieźle. Coś dodali nowego. Nóż sułtański. Parowanie do jedną. Szybkości. Czemu nie? Czyli dobrze kojarzę, że drugą część charakteryzowała się. Tak, tak, dokładnie. Ale w jedynce to samo było. Też były jakieś dziwne bugi, jeśli chodzi o walkę. I było ich, jak na razie, w jedynce było ich więcej niż w dwójce jest. W dwójce akurat na razie za dużo tego nie doznałem, nie? Ale... ale są ciekawe. Dobra. No cóż, ale Superman to Superman. Sztylcikiem trochę powalczymy. Nożyk piękny. Też jedynka generalnie gorsza. Bufo była spora część. To jest taka. No wiesz, takie wprowadzenie, nie? Assassin się dopiero właśnie rozkręca od tej części, tak jak nie patrzeć, nie? Ale jedynka sama sobie też nie była zła, no ale mówię, no tam było więcej bugów, nie? Niektóre były takie bekowe, że szkoda gadać. Dobra. Dobra, w dwójce to na razie... to chyba pierwszy taki... z takich większych bugów. Typu a la Superman. Dobra. Wchodzisz do góry? Wchodzisz. No, mam nadzieję, że wejdziesz teraz do góry. No, no, padaj na kolana. Tak jest. Bo na tym samym. To pod koniec, nie początku, trochę inaczej. Ale w każdej. Powiem ci tak, w każdej części Assassina. Jest to, że powtarzasz misję, nie? To tak samo masz. Masz misje kurierskie, masz zabójców, masz wyścigi, no powtarzasz to, nie? Zbierasz skarby powtarzalne, tak naprawdę, nie? Jakby nie patrzeć. To też jest powtarzalne, nie? I im dalsza część, tym więcej po prostu tego dodawali, nie? Żeby jednak przytrzymać gracza dłużej przy tej grze, nie? O. Skrzyneczka. The devil will surely reward your sin tenfold. Także mówię, ja tam jakoś zbytnio nie narzekam, bo lubię tego typu rzeczy. Akurat to dla mnie nie jest jakiś tam duży problem.
Dobra, to z drugiej strony na dole zapewne. O, tutaj właśnie jest, okej. Ale no, szkoda, że w jeden sekret zrąbali, że nie idzie tak się normalnie cofać i żeby móc 100% porobić, tylko musi te wszystkie stanki poprzechodzić i tak dalej. To jest akurat mega żal, no ale no cóż. Jaką zrobili jedynkę, taka jest jedynka. Nie, dobra. Ja po prostu lubię narzekędzie. No, no, spoko, spoko. Kto co lubi, kto co lubi. Ty mi stary przeszkadzałeś, więc zginąłeś. Dobra, i teraz tak, gdzie jest balkonik? To nie jest balkonik. To jest tutaj gdzieś. Okej. Dobra. Ci ze skarbów zostało tylko nam tutaj ten jeden. Dobra, elegancko. Skarby mamy wyczyszczone na tej mapie. Pięknie, to mi się podoba. Podoba. Idzie naprawdę szybko. Get down, Leju. You want to escape? Merda. I've lost sight of him. Tak. Na ziemię. Dawaj tutaj, co ty masz. Cztery floreny. Zawsze to coś. Jakiegoś browara albo coś. Dobra. Gdzie to jest? Gdzie nam to pokazuje w ogóle? Po której stronie? A, dobra. My zrobiliśmy... takiego, tylko czy to jest... Tak, to będzie po tej stronie, za murem. Albo i nie. Albo i nie. Chodź no, ty tutaj. Nie, 1500, no dobra. Da klika florenów, bo na browarkę brakuje. Tak jest, tak jest. A, tak już nie będziemy gonić. Olać go. Dobra, a zatem... Nie. Panie, panie, daj no kurde drobnych, brakuje mi tutaj na piwko. Pięć miał, nieźle. Dobra. Tym sposobem mamy wszystkich. Dobra, tu mamy wyścig. Bardzo chętnie zrobię. Byśmy mieli to skanie całkowicie wykończoną.
na chwilę obecną. Ja? Mhm. Dobra, podobno jesteś taki szybki, asasynie. Myślisz, że mnie pokonasz? Niech to pomyślmy. Jestem asasynem. Mam szybkość, zręczność. Chyba powinienem go pokonać, nie? Ciach. Połowa już mamy za nami. Jeszcze połowa czasu nie minęła. Mam dopiero teraz połowa. Spoko. Ciach. Win. Easy. Dobra. Mamy kurierskie. To więcej tych florenów mogli dawać by za te wyzwania. Aż tak łatwo, tak jest. Dobra, tu jeszcze mamy jakiegoś kuriera. Dobra. Ale dajcie mi chwilkę. Zaraz do was wrócę. Dobra, już być. Co my tu mamy? Get this delivered on time and I'll repay you handsomely. Okej. Szybko dostać 3 listy. Co mamy za 3 listy? Druga luka. Dokładam wszystkich starań, by znaleźć dobrą partię dla twojej córki, ale okazuje się, że większość mężczyzn San Gimignano to niemioty i lub głupcy. Tych kilku zaś, którzy by się mimo wszystko nadawali, odstrasza jawna krnąbność twojej córki. Jeden z potencjalnych kandydatów był zszokowany tym, że ośmiela się ona wychodzić z domu bez nakrycia głowy. Inny bardzo się zdumiał, myśląc, że sama decyduje, co będzie robiła w ciągu dnia. Nie może tak dalej być, jeśli mam dla niej znaleźć męża. Weź kij, wygarbuj jej skórę, jeśli trzeba, ale upewnij się, że będzie potulna. Przywiodę kolejnego kandydata. Jeśli sam nie dajesz rady jej wychodzić, to zawsze możemy prosić o pomoc zakonnicę. Okej. Dobra. No, zakonnice w tamtych czasach, kurde, to musiały być, kurde, dosyć ostre. Tak powiem.
Przynajmniej tak z tego tutaj tak wynika. Nie wiem nawet czy dobrze idę. Od tego powinien zacząć. Nawet nie przyjrzałem, jak to tak wygląda. Tak średnio to wygląda. Mega średnio. Kunia potrzebujemy. Do tego zadania. Łotkę, chodź no tutaj. Dźwięk mi się kunia zbugował. Nie słychać go w ogóle. Grazie. Lecimy teraz do kolejnego. Będzie rada chyba. Sekund. Trenuję do ciebie akcji. Yeah. Dobra, ostatni. Dajesz, płotka! Molte grazie. Mój Boże! No farcie, jedna sekunda. Oh boy. No to było naprawdę na istnym farcie, nie? Muszę powiedzieć, że nie zdążę poza tak, żebym wylądował tego konia, ale jednak. I trzy. Noś. A, na koniec nie możemy wjechać. Dobra, czyli zostały nam tylko zabójstwa do wykonania. No dobra. Zobaczmy co tutaj nas czeka ciekawego. No chodź na gołąbku. Wyśledziłem jednego z załóżników Pacich. Przebywa w pewnym gospodarstwie na wschód od San Gimiano. Usuń go, a wszyscy będziemy znacznie bezpieczniejsi. Dobra. Znaczymy sobie nasz punkcik. A, tutaj, okej. Teren strzeżony. No dobra, jak teren strzeżony.